Dlaczego mężczyźni gorzej przechodzą grypę i często kobiety śmieją się, że umierają? A ja mam swoją teorię i opowiem o niej wam. Do apteki zawsze przychodzą takie panie 40-50 lat i mówią, że chcą coś kupić dla swojego synka na przeziębienie. Bo mój Piotruś się rozchorował. No i się pytam, ile ma synek lat? No one zazwyczaj mówią tak 25, 27, 30, czasami i więcej. No to się pytam, no może te tabletki podam są dobre na przeziębienie? A one mówią, nie, Piotruś tego nie połknie, jakiś syropek poproszę. No to daj jakiś syrop, pyta się, jaki smak? No mówię, że miętowy. Nie, Piotruś nie wypije miętowego, jakiś truskawkę poproszę. No i potem ci synowie dorastają, żenią się, są w związkach i gdy zachorują, wchodzą w taką samą rolę jak ze swoimi mamami, w chorego Piotrusia dwuletniego.